11 października w Szkole Podstawowej imienia świętego Jana Kantego w Będziemyślu odbył się charytatywny bieg w piżamach, którego pomysłodawcą jest Fundacja Gdy Liczy Się Czas, działająca na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Akcja miała na celu wsparcie dzieci oraz ich rodziców. Przede wszystkim chcemy pokazać naszym uczniom, że nie każdy ma możliwość chodzić do szkoły, uczyć się, wyjaśnia Joanna Grabiec, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia świętego Jana Kantego w Będziemyślu. Wiele dzieci, tych dzieci chorych, zwłaszcza dzieci chorych onkologicznie, no nie ma takiej możliwości, całe dnie spędza w łóżku, w piżamie, w szpitalu. My dzisiaj chcemy się solidaryzować z nimi, a oprócz tego prowadzimy również zbiórkę pieniążków i te pieniążki przekażemy fundacji, Gdy Liczy Się Czas, która te pieniądze rozdysponuje dla dzieci, które są w trakcie rehabilitacji, w trakcie leczenia onkologicznego. Pomysł tej akcji to jest oczywiście nasza pani Marta, która tutaj bardzo prężnie działa i to ona właśnie takie akcje w naszej szkole inicjuje. I tutaj wystarczyło jedno słowo i wszyscy nauczyciele, wszyscy uczniowie bardzo chętnie przystąpili do tej akcji, więc jesteśmy tu dzisiaj i działamy. Tego dnia dzieci oraz personel pracujący w szkole zamienili sportowy strój na piżamy. To jest właśnie wyraz naszej łączności z dziećmi chorymi. To jest wyraz tego, że chcemy poczuć się choć przez jeden dzień tak jak one. Chcemy, żeby nasi uczniowie docenili to, że mają możliwość uczyć się, że są zdrowi, żeby docenili ten fakt, dbali o siebie i żeby z tymi dziećmi tak jakby duchowo, sercem połączyli się. Bieg miał charakter symboliczny. Nie liczył się tutaj czas ani miejsce na mecie. Tak do tematu podeszli też sami uczniowie. Jesteśmy w swoich piżamach i chcieliśmy to pokazać, bo na pewno te dzieci chore na raka, one całe dnie spędzają w szpitalu. I zazwyczaj właśnie piżama to jest ich taki dzienny strój, w których chodzą na co dzień. Na pewno dajemy takie wsparcie tym dzieciom, które może to zobaczą, ale jakby też możemy popatrzeć, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy my byli chorzy, jak byśmy się czuli, gdybyśmy na przykład zobaczyli taki materiał, że jakby... że to jest takie wspomaganie duchowe też. U was w szkole, tutaj w Będziemyślu, często widzę, organizowane są różnego rodzaju akcje charytatywne. Tak, nasza szkoła bardzo lubi pomagać. No, szczególnie młodzież tutaj jest taka, że pomoże i faktycznie bardzo lubimy takie akcje organizować, bo wiemy, że mamy cel i dzieciom właśnie chorym trzeba pomagać. Bardzo dobrze się biegło, naprawdę. No tutaj były kamienie, no to niektórzy się tutaj trochę powywracali, ale było dobrze. Co było najważniejsze podczas tego biegu? Czas? Meta? Tak, to i to było ważne, ale jednak też ja osobiście się pilnowałam, żeby się po prostu nie wywrócić na tych kamieniach. Dla nas to strój kojarzący się z odpoczynkiem, a dla nich jest symbolem walki o zdrowie i życie. Tego dnia dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz mieszkańcy Będziemyśla wsparli akcję, dokładając się do zbiórki pieniężnej, z której cała kwota została przekazana na rzecz Fundacji Gdy Liczy Się Czas.